Cześć! Macie pomysł, co to jest? To zdjęcie zostało zrobione mikroskopem z telefonu. Pokażę Wam dzisiaj, jak samemu zrobić taki mikroskop. Potrzebujemy telefonu i soczewki skupiającej. Znajdziemy ją na przykład w środku wskaźnika laserowego, który w sieci można kupić za kilka złotych. Najpierw wyjmuję baterię, by nie uszkodzić sobie wzroku, a następnie rozkręcam wskaźnik. Wy poproście o pomoc kogoś dorosłego. Mam już soczewkę. Teraz mocuję ją na obiektywie aparatu telefonu. Wykorzystam do tego plastelinę. Mikroskop jest gotowy. Sprawdźmy teraz, jak działa. Widzicie teraz linie papilarne na moim palcu. Żeby uzyskać lepszy obraz, trzeba najpierw specjalnie przygotować próbkę. Ja zrobię preparat z cebuli. Wykrajam pojedynczy liść z pichrzowy. Na wewnętrznej powierzchni liścia znajduje się cienka błonka, skórka liścia. Podważam ją, kawałek odcinam nożyczkami. Na szkiełko podstawowe nanoszę krople wody i umieszczam w niej kawałek cebuli. Skórka ma tendencję do zwijania się, rozprostowuję ją delikatnie. Na preparat kładę szkiełko nakrywkowe. Jeżeli pod szkiełkiem znajdują się pęcherzyki powietrza, możemy usunąć je delikatnie pukając, pamiętając jednak, aby nie zniszczyć przy tym preparatu. Przy pomocy tak przygotowanej próbki uda nam się zobaczyć całkiem sporo. Przekonajcie się sami. Ale jak to działa? Otóż wewnątrz lasera znajduje się odpowiednio ukształtowany kawałek szkła. Jego zadaniem jest skupianie promieni światła w cienką wiązkę. Komuś ten kształt skojarzył się z ziarnem soczewicy, dlatego szkiełko o takim kształcie nazywamy soczewką. A że skupia ona promienie światła, to jest to soczewka skupiająca. Promienie świetlne zmieniają swój kierunek po przejściu z jednego ośrodka, na przykład powietrza, do drugiego ośrodka, szkła. A jak wcześniej wspomniałem, kształt tego szkiełka został tak zaprojektowany, aby skupiać promienie światła. Każdy promień światła, równoległy do tak zwanej osi optycznej, przechodzi przez ognisko soczewki. Ognisko jest punktem, w którym przecinają się te wszystkie promienie. Z tą informacją mogę dokładnie pokazać Wam, jak działa zbudowany przez nas mikroskop. Rysuję naszą soczewkę, oś optyczną, która przechodzi przez środek soczewki i jej ognisko, oraz oglądany przez nas przedmiot, na przykład końcówkę ołówka. Z każdego punktu tego ołówka światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach. Ja wybiorę tylko dwa promienie z końcówki ołówka, bo tyle w zupełności wystarczy, aby pokazać Wam, jak działa nasz mikroskop. Jeden jest równoległy do osi optycznej, zatem przechodzi przez ognisko soczewki. Drugi będzie przechodził przez środek soczewki i jak się okazuje, nie zostanie załamany, ponieważ pada prostopadle do soczewki. Po prawej stronie mamy rzecz jasna telefon z aparatem. Tyle tylko, że aparat nie wie, że przed nim znajduje się soczewka wyjęta z lasera. Rejestruje on jedynie promienie, które przez tą soczewkę już przejdą. Zatem aparat widzi tylko coś takiego. A jaki obraz zarejestruje? Musimy przedłużyć te dwie linie. Na ich przecięciu znajdzie się końcówka obserwowanego ołówka. Jak więc widzicie, jest on większy niż nasz pierwotny obraz. Tak właśnie działa nasz mikroskop. Bardziej złożone narzędzia do obserwacji mikroświata składają się z kilku soczewek skupiających i pozwalają na osiągnięcie bardzo dużego przybliżenia. A co ze zdjęciem, które widzieliście na początku filmu? Jeśli macie pomysł, co się na nim znajduje, napiszcie o tym w komentarzu. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia!